Witam Państwa na kolejnym filmie. Tym razem znów jest zadanie domowe. Tym razem jest temat bardzo, sprawa. Sprawa jest o wiele głębsza niż to, co ja tu powiem albo Wam zalinkuję. Chodzi o rodzinę Potockich. Jest to nazwisko bardzo znane już ostatnio, od 2 lat, albo jeszcze dalej. I cały problem polega na tym, że przedstawia ten film, który zalinkuję, przedstawia pogrzeb ostatniego ordynata Łańcuta, pałacu w Łańcucie, Potockich. To jest ich gniazdo rodowe. No i słuchajcie, ten pogrzeb był bardzo huczny. Możecie na temat tego pogrzebu też gdzieś indziej w internecie poszukać. Ja Państwu zalinkuję właśnie to, co jest na YouTubie. No i dlaczego chcę Państwu to pokazać? Ponieważ ja nie będę tego komentował. O, ale zaraz się od razu zapytacie, dlaczego ja w ogóle robię ten film. Nie będę komentował, ponieważ mam swoje przemyślenia. I jak będę miał swoje przemyślenia, one mogą się okazać bardzo kontrowersyjne, albo jeszcze bardziej kontrowersyjne, bo sprawa sięga daleko, daleko stąd. Daleko, daleko od Łańcuta, bym tak powiedział. Bardzo daleko od Łańcuta. Ale zostawmy to na razie. Ja wiem, że jesteście wyższaki i się od razu połapiecie, o co chodzi. Dlaczego tam kogoś brakuje? Właśnie dlaczego? Pytanie teraz jest pytanie, dlaczego brakuje? Co się stało, że tak na pogrzebie tak ważnej osobistości, która zmarła w Limie, w Peru, zostały w 2014 jego ciało zostało przywiezione do Polski, był właśnie ten pogrzeb, ale tam zobaczycie, znaczy może tak, nie zobaczycie jednej osoby, która tam powinna być. No i teraz jest lawina pytań. Oczywiście lawina pytań będzie zacznie się od tego, dlaczego ja w ogóle robię tego typu film i tak dalej. To jest raz. Druga sprawa, dlaczego tej osoby, poniekąd znanej, tam nie ma i tak dalej. Jest rzeczywiście armia dalszych pytań. No i dlaczego akurat ja znalazłem ten film? O, właśnie, dlaczego ja znalazłem ten film? Akurat dziś, godzinę temu, on mi wpadł. Tak tutaj w tym takim słupku zobaczyłem jakiś pogrzeb właśnie tego Alfreda Potockiego. Bo już chyba śledzicie filmy, to w zeszłym roku robiłem filmy właśnie o tym, Carowie Rosji, Liwadia i tak dalej, pałac byłych Potockich, który później była konferencja jałtańska i tak dalej. Takie różne szczegóły, powiedzmy, ale to się wszystko zawiązało właśnie w tym filmie. Dostałem tutaj też wiele odpowiedzi. I oczywiście ja tego nie będę komentował. Państwo jesteście na tyle bystrzy, żebyście wyciągnęli odpowiednie wnioski. Dlatego ten film jest taki króciutki, jakby strzelam argument, pytanie, to jest tylko, możemy dyskutować, pytanie, kogo tam nie ma? Domyślacie się? Kogo tam nie ma, a powinien być? A więc coś tu jest nie tak. Dlaczego go nie ma? Ale to jest pryszcz. No ale to już są jeszcze inne pytania. Ja już po prostu Państwa zostawiam z tym filmem i z tym tematem. No i to wszystko. Dziękuję. Powodzenia i dobrych przemyśleń. Mam nadzieję, że będziecie drążyć temat, dyskutować. Może coś z tego ciekawego wyjdzie. Ale, jeszcze tutaj mam, jeszcze tutaj Wiole chcę powiedzieć parę słów. No to jeszcze prosimy. Tylko parę słów. Witam. Z filmu możemy się też dowiedzieć, że Romanowie to byli Polacy. No właśnie, o, Romanowie byli Polacy, chociaż jedna osoba, ta, która brakuje, powiedziała mi, że Romanowie nie byli Polakami. To taka ciekawostka. A z filmu się dowiadujemy. Babka Alfreda była z domu Romanów. A więc po prostu, no, słuchajcie, to tylko tak fragmentarycznie. Powiedzmy Państwu, robię ten film. I on jest dość krótki, jak zauważycie. No i po prostu bardziej to jest sprawa do dyskusji, niż powiedzmy do przedstawienia w filmie z własnych przemyśleń. Ja mam przemyślenia, powiem Wam, jak zawsze, tak kontrowersyjne,
że czasami trzeba się zastanowić, czy w ogóle coś trzeba powiedzieć do kamery. To tyle. Dziękuję. Na razie. Do usłyszenia.